sobotę 29 lipca rozpoczął się 60. jubileuszowy Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tego dnia tradycyjnie w Wiśle przemaszerował barwny i rozśpiewany korowód zespołów, które prezentują się na deskach sceny w Wiślańskim Amfiteatrze. Ta 60. edycja TKB tak ruszyła pełną parą. Nie brakuje tutaj turystów i oczywiście tych wszystkich osób, miłośników folkloru. No w końcu jubileuszowy Tydzień Kultury Beskidzkiej, a więc świętujemy w pełni. Frekwencja rzeczywiście dopisała. No nic, tylko się cieszyć, świętować. Cieszyć się folklorem przede wszystkim, bo przecież to jest główny cel tego Dnia Kultury Beskidzkiej. Co z nowości w tym roku takich, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tą jubileuszową edycję? Dzisiaj chociażby na scenie mnóstwo innej trochę muzyki niż tej stricte z folklorem związanej, bardziej stylizowanej, bardziej takiej folkowej, no więc tak naprawdę dzisiaj się będzie działo mnóstwo, myślę, że trochę egzotyki, bo Jamajka, tutaj Trybunie Tutki, no dzisiejszy dzień będzie takim wyjątkowym faktycznie. No a tak naprawdę to wszystkie dni są jednak mimo wszystko takim odzwierciedleniem lat poprzednich, łącznie z festiwalem, który się będzie odbywał od środy, czyli tym konkursowym wydarzeniem, finałowy koncert w sobotę. Nie chcemy też zmieniać formuły tego Dnia Kultury zanadto, bo jednak mimo wszystko on się nam sprawdzał. Jest mnóstwo miłośników właśnie folkloru, tego pokazywanych przez rdzennych mieszkańców różnych regionów naszego kraju, czy też świata. No właśnie, i to wydarzenie od lat przyciąga tych miłośników, czyli to też taka doskonała promocja Wisły. Wy odczuwacie, że jest więcej tych turystów właśnie w tym czasie? Ale wszyscy górale mówią, przynajmniej Wiślanie, że często liczymy rok od Tygodnia Kultury do Tygodnia Kultury. Rozpoczynamy przygotowania już do następnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej. I tak naprawdę u nas już od wielu, wielu lat jest to zauważalne, że ta połowa lipca, a zwłaszcza Tydzień Kultury, jest taką pełnią sezonu turystycznego, no bo nie da się ukryć, że wielu miłośników właśnie przyjeżdża specjalnie na Tydzień Kultury Beskidzkiej do Wisły również. Witajcie, Rostomili Ludeczkowie. No Wisła jak zawsze jest szczególno wyjątkowa, a ten 60. no to samo liczba już mówi za siebie, że to jest wyjątkowe. Wyjątkowe było rozpoczęcie. Wszyscy, którzy byli na miejscu, to widzieli, o co to chodziło, że wszyscy Wiślanie się zebrali od tych najmniejszych do tych najstarszych, wspólnie zaśpiewali, zatańczyli, zagrali. No i to strasznie przypadło do publiczności, do gustu. No, ale to nie tylko, bo tych niespodzianek też było oczywiście i będzie, to nie możemy wszystkich zdradzić na miejscu teraz, ale zapraszamy, bo tych występów i tych egzotycznych zespołów i tych naszych, tu miejscowych prawie, albo z regionu, naprawdę góralszczyznę pokazują w najwyższym stopniu pięknie, po prostu pięknie. Zapraszamy, i, wiecie, przyjedziecie, przekonacie się sami. Jakie zespoły, z jakich krajów, te egzotyczne też zawsze przyciągają? Przyciągają i egzotyczne, ale także i polskie, bo wczoraj była większość zespołów z Polski, a mimo wszystko widownia była wypełniona po brzegi. Wszyscy świetnie się bawili, oklaskiwali, bo zespoły polskie również są bardzo piękne i bardzo dobrze przygotowane. A jeśli chodzi o te zespoły zagraniczne, to są z Chile, z Maroko, jest Meksyk, Palestyna. Oczywiście jest Bośnia-Hercegowina, jest Słowacja, jest Słowenia, jest Albania. Naprawdę jest bardzo dużo fantastycznych zespołów, które zaprezentują się i podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, ale w Wiśle w tym roku są organizowane 32. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. To już jest festiwal. Tam zespoły są oceniane za swoją autentyczność, za stroje, za program, za obrzędowość. Będzie jury międzynarodowe i to też właśnie będzie miało miejsce w Wiśle od środy do soboty. Oczywiście publiczność jak najbardziej też może wziąć udział w tym wydarzeniu. Tak, oczywiście. Na wszystkie koncerty już od wielu, wielu lat wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy codziennie od godziny 17 na dużą estradę, a od godziny 11 na małą estradę, bo tam tradycyjnie koncerty kapel. No i Wiślański Amfiteatr wypełniony po brzegi. Ja już dawno tutaj takich tłumów nie widziałam. Muszę przyznać, że zawsze jest wypełniony. Czasami się ktoś znajdzie, że musi wyjść po prostu za potrzebą, ale to wtedy się robi jedynie wolne miejsce. Albo ktoś jest spragniony skosztowania czegoś, bo cała otoczka koło amfiteatru wymaga niestety już trochę portfela albo sponsora, nie? Bo trzeba skosztować i dobrych placków, i trzeba dobrej miodonki się napić, wiecie, to jest kultura, nie? Kulturalnie trzeba się spotkać ze znajomymi, pogadać, poopowiadać, powspominać, bo tych 60 roków do niektórych to jest mało, do niektórych to już cała historia,
Także trzeba znaleźć czas na wszystko. Tydzień Kultury Beskidzkiej to nie tylko koncerty, ale również szereg wydarzeń towarzyszących. Odwiedzając Wisłę, z pewnością warto zwrócić uwagę na jarmark i przeglądy konkursowe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.